Witam z Sokółki, pozdrawiam spod Podlasia. Udało się w końcu tutaj przyjechać. Marzyłem o tym, żeby przejść pewien szlak, którym już pewnie wiesz, jaki to jest, bo przecież jest w opisie. Ale udam, że jest to jeszcze niespodzianka. Idę odnaleźć kropkę, która rozpoczyna ten szlak, a później krótko zerkniemy na Sokółkę, no a o szczegółach szlaku opowiem już po drodze. Są mi kropki, tylko którą teraz wybrać? Spróbuję zieloną. Lecimy! Sokółka, w której rozpoczynam wędrówkę, to niewielkie, kilkunastotysięczne miasto z ciekawą historią. Pierwsze wzmianki historyczne o Sokółce można znaleźć już w XVI wieku. Była ona wtedy wsią królewską. Istniał tu wówczas dwór myśliwski królowej Bony. W 1609 roku wieś otrzymała od Zygmunta III prawa miejskie. Nazwa miasta pochodzi od nazwy rzeki Sokoltka, która z czasem została uproszczona do obecnej nazwy. W XVIII wieku za panowania króla Jana III Sobieskiego rozwinęło się w okolicach Sokółki osadnictwo tatarskie. W 1679 roku na pobliskich terenach zostali osiedleni zbuntowani żołnierze tatarscy, którym nadano ziemię w zamian za zaległy żołd. Podczas swojego istnienia miasto trafiało w różne ręce. W 1795 roku znajdowało się pod zaborem pruskim, a w 1807 roku znalazło się w granicach Rosji. Po wybuchu II wojny światowej na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow Sokółka włączona została do ZSRR, jednak w latach 1941-1944 miasto znalazło się pod okupacją niemiecką, podczas której utworzono tu hitlerowski obóz pracy i żydowskie getto. Sokółka jest miastem, w którym znajduje się kilka ciekawych miejsc. Oprócz przedwojennych kamienic, cmentarzy, kaplic i kościołów, warto zwrócić uwagę na dwa obiekty sakralne. Prawosławną cerkiew świętego Aleksandra Newskiego, wybudowaną w latach 1850-1853, i kościół świętego Antoniego Padewskiego, w którym miał miejsce cud eucharystyczny związany z przemienieniem hostii we fragment ludzkiego serca. Niezwykłe wydarzenia rozpoczęły się w październiku 2008 roku, jednak przez długi czas były ukrywane. Podczas porannej mszy udzielający komunii świętej ksiądz upuścił jeden z komunikantów na posadzkę. Zgodnie z procedurą kościelną komunikant umieścił w naczyniu liturgicznym i zalał go wodą, aby mógł się rozpuścić. Po dwóch tygodniach proboszcz parafii zauważył, że pomimo upływu czasu hostia nie rozpuściła się. Okazało się też, że w jej środku powstała krwista plamka. Zdarzenie zaczęła badać komisja kościelna oraz niezależni profesorowie medycyny. Ci ostatni uznali, że czerwono-brunatna plamka na hostii to fragment ludzkiego serca. Choć wynik badania próbowano zakwestionować, a Kościół oficjalnie nie potwierdził cudu, to i tak 2 października 2011 roku w kościele w Sokółce odbyły się uroczystości przeniesienia cudownej hostii z plebanii do specjalnie przygotowanego miejsca w kościele. Od tego czasu przed cudownie objawioną cząstką ciała Pańskiego w hostii modli się wielu przybywających tu pielgrzymów. Nareszcie jestem już poza miastem, asfalty też za mną, a ja jestem znowu wśród przyrody, wśród śpiewu ptaków, no i zieleni, która
którą w końcu odnalazłem, bo dwie ostatnie wyprawy, no tam był z tym problem. Zamiast wiosny znalazłem ostatnie tchnienie zimy. No a teraz jestem, tak jak wspomniałem wcześniej, na Podlasiu i na szlaku tatarskim, który chciałem przejść od kiedy tylko się o nim dowiedziałem. I to zaskoczenie, że tutaj na naszych terenach żyją Tatarzy. I nie jest prawdą to, co powiedział nasz prezydent, że w zasadzie historia Polski to historia dwóch narodów. To nieprawda. Polska jest bardziej zróżnicowana, niż to się nam może wydawać. A przejście tego szlaku pozwoli właśnie przyjrzeć się temu zagadnieniu. No i poznać jeszcze bardziej historię i zobaczyć jeszcze jedno oblicze naszego kraju. A teraz troszeczkę spraw technicznych albo informacyjno-technicznych. Szlak ma, kurczę, zaczęło padać. Co jest grane? To nie tak miało być. W każdym razie szlaki są dwa. Szlak tatarski mały i szlak tatarski duży. Ja zacząłem w Sokółce od szlaku dużego, który ma 57 km, natomiast w Kruszynianach zmienię szlak na mały, który już ma tylko 19. No i myślę, że jest to idealna odległość na taką weekendową wędrówkę. 3, maksymalnie 4 dni na szlaku pozwoli mi się nim nacieszyć i nie będę musiał biec, tylko właśnie spokojnie delektować się tym miejscem, zwłaszcza że naprawdę energia tutaj jest niesamowita. Po prostu czuję się podekscytowany i jest to coś. Ciarki na plecach. Naprawdę tego się nie da wytłumaczyć. To trzeba przeżyć. No a tą spokojną wędrówkę to chyba tylko deszcz może mi przerwać albo przegonić mnie gdzieś. No ale czy będzie padać? Na razie kropi. Ale myślę, że droga jak zawsze mnie poprowadzi i słońce też wyjdzie. Także idziemy poznawać Podlasie. Wspaniale się dzisiaj wędruje, naprawdę. Deszcz przestał padać, choć ciężkie ołowiane chmury wiszą nade mną, wieje wiatr, ale ja się tego nie boję i doszedłem już do miejscowości Bochoniki. Jestem w zasadzie tuż przed wsią, gdzie po mojej lewej stronie znajduje się muzułmański cmentarz, tak zwany mizar. No a cmentarze, wiadomo, to jest, są ściśle związane z historią, więc na pewno tutaj zajrzę zadumać się na chwilę. A widać, że już teraz stąd, że nowe nagrobki przypominają bardzo chrześcijańskie, natomiast tradycja muzułmańska troszeczkę grzebania zmarłych troszeczkę
troszeczkę różni się właśnie od chrześcijańskiej, bo same groby są nieco inne. Sama procedura, że tak powiem, pogrzebania zmarłych jest też nieco inna. No a wiadomo, zmarły i grób jest zwrócony w kierunku Mekki i tradycja mówi, że napisy na nagrobku są po drugiej stronie, nie od płyty nagrobnej, tylko właśnie z drugiej strony, po to, żeby na koniec świata anioły wiedziały, kogo zabrać. Ten cmentarz został założony w XVIII wieku i stał się pomnikiem historii. Jestem przy kolejnym miejscu. Jeden z dwóch meczetów, które znajduje się tutaj na terenie Podlasia, więc będzie okazja poznać historię Tatarów na tych ziemiach, ale opowie o tym osoba bardziej kompetentna ode mnie, pani Eugenia, która myślę, że już na mnie czeka.
jestem Eugenia Radkiewicz, jestem kustoszem, tutaj jestem muzułmanką i mieszkanką Bohonik i kustoszem meczetu w Bohonikach. I proszę posłuchać. I jest to świątynia muzułmańska, nazywa się meczet. I jest to zabytek klasy zerowej z XVIII wieku. Pieczę nad tym utrzymuje wojewódzki konserwator zabytków. Tu jesteśmy w części męskiej. Tu modlą się panowie, tu i ta galeryjka, panowie, w tamtym panie. Muzułmanie są tu za przyczyną Jana Króla III Sobieskiego. Za ich bitewność, za ich waleczność tych naszych przodków. A byli oni uchodźcami ze Złotej Ordy. Nie szczędzili oni sił, zdrowia, ani też życia, komu służyli. Więc za te zasługi Rzeczpospolita nie miała im czym zapłacić żołdu, to nadzielono ich tu majątkami. Zezwolono żenić się z miejscowymi panieneczkami i musieli przyjąć po nich nazwiska. Ale islamu swojej wiary za nic by nie oddali, ale nazwiska stracili. I dlatego do dziś mamy ładne polskie nazwiska kończące się na czki i ski, taki jak Jesiński, Mucharski czy Jabłoński, Szabanowicz, Bogdanowicz, Szczęsnowicz. Potem właśnie wznosili swoje świątynie. Takich świątyń podobnej do tej wznieśli aż 19. Ale jednak to był XVIII wiek. Z biegiem tylu lat, jak ustalono ostatnie granice z Białorusią, to tylko dwa meczety zostały w Polsce. Tu Bohoniki i Kruszyniany. Reszta wszystkie są za granicą między Mińskiem a Wilnem położone. Wszystkie są dość podobne budowlą i co najważniejsze, że prawie tam wszystkie też są czynne i funkcjonują. I jesteśmy muzułmanami litewskimi, tak zwani Lipkowie. Teraz jeszcze parę słów o religii. Szariat, czyli katechizm wyznawców religii muzułmańskiej. Religia muzułmańska nazywa się islam, co oznacza pokój lub podporządkowanie się woli Boga. Islam głosi, że nie ma Boga prócz jednego Boga, a Mohamed jest jego wysłannikiem. Islam uczy służyć Bogu, słuchać Jego przykazań, czynić dobro, unikać zła. Zwróć Pan uwagę na te obrazy, co wiszą dookoła ścian. Nie ma na nich żadnych wizerunków ludzkich, co by przedstawiały Boga. Są na nich tylko wersety z świętego Koranu, ładnie dekorowane roślinnością. Święty Koran był objawiony prorokowi Mohamedowi przez archanioła Gabriela. Było to ciemną nocą na pustyni, a jedynym światłem i świadkiem tego zajścia był księżyc z gwiazdą i dlatego to jest symbol wiary. Te paciereczki nazywają się taśpich, tak jak różaniec. A panie modlą się osobno, to tylko dlatego, aby nie rozpraszał jeden drugiego w czasie nabożeństwa. Tą podstawkę sprezentował kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia, z różanego drzewa XVII wieku. W tej wsi nas jest 6 rodzin, a wszystkich wiernych w całej Polsce jest około 2000. Największe skupiska ma Białystok i miasta koło Białego Stoku. Jak Suchowola, Sokółka czy Dąbrowa, jeszcze dość dużą parafia ma Gdańsk. Oni tam i meczet wybudowali, tam lat może z 30, zaczęli dawno, skończyli. A nasz Białystok przybankrutował i stoi tam gdzieś zaczęty, niedokończony. I pada pytanie do pana. Proszę słuchać. Przez kogo był objawiony Koran dla Muhameda proroka? Przez archanioła Gabriela. Tak jest. Pięknie. Thank you.
wspaniale się tutaj wędruje, naprawdę. Do tego zrobiła się pogoda, energia dalej mnie rozpiera. Szlak jest taki na razie asfaltowo-szutrowy, ale te odczucia, ta architektura i miejsce naprawdę robią tutaj klimat. Do tego jeszcze można iść sobie kompletnie bez stresu, bo szlak jest wspaniale oznakowany. Każde skrzyżowanie, rozwidlenie jest oznaczone wręcz perfekcyjnie. Więc naprawdę cieszę się, że tutaj jestem. Cieszę się, że mogę poznawać te miejsca. Bardzo przyjaźni ludzie. Przed chwileczką spotkałem dwóch panów, którzy opowiedzieli mi o chacie, która no teraz już niestety niszczeje, ale w czasie wojny dosłownie przed domem wybuchła bomba. Więc też tutaj jest historia i to niekoniecznie ta przyjemna. No niestety w takim kraju żyjemy, że tych takich tragicznych chwil było dużo. No ale jest okazja, żeby teraz zacząć tworzyć tą dobrą historię, z której będziemy dumni i będziemy z rozrzewnieniem wspominać. Czas ruszać dalej w takim razie i cieszyć się i poznawać dalej piękne Podlasie. Mamy ciekawe zjawisko pogodowe. Jest słońce i pada deszcz. A to znaczy, że chyba trzeba kończyć wędrówkę na dzisiaj. Jestem w miejscowości Wierzch Lesie. Mega klimatyczna miejscowość, naprawdę. Ta zabudowa, ta cisza, spokój po prostu urzeka. Oj, pięknie się wędruje, naprawdę pięknie się wędruje. Podlasie po prostu skradło moje serce. I no nie wiem, czy ja będę chciał stąd wyjechać. Na razie poszukam miejsca na nocleg. Zobaczymy, może uda się tutaj w tej miejscowości. A jeśli nie, no to pójdziemy kawałek w las. Opcji jest w każdym razie dużo. Więc na dzisiaj się żegnam i widzimy się jutro. Hej!